Dzień dobry, zapraszam na rozmowę z Wojciechem Szubą, byłym dyrektorem Brzozowskiego Domu Kultury. Witamy Cię, Wojciech. Dzień dobry, kłaniam się. I z góry dziękuję Ci za to, że zgodziłeś się dzisiaj tutaj do nas przyjść, ponieważ będzie to rozmowa no, dość taka nietypowa na nasze tutaj brzozowskie warunki, jeśli chodzi o tematykę, bo o Janie Ptaszynie Wróblewskim, ikonie polskiego jazzu, który odszedł od nas 7 maja w wieku 88 lat. I tenże właśnie Jan Ptaszyn Wróblewski związany był no, poniekąd z Brzozowem poprzez brzozowskie warsztaty jazzowe, których ty byłeś współorganizatorem. I Ptaszyn Wróblewski był dyrektorem muzycznym już pierwszych tak, w 86 roku. Warsztatu w 1986 roku. Powiedz zatem, jak do niego dotarłeś i jak go przekonałeś? No on już był wtedy gwiazdą dużego formatu i w jakich okolicznościach zgodził się tutaj zostać dyrektorem no, debiutanckich warsztatów w Brzozowie? Takim głównym koordynatorem kadry pierwszych warsztatów był Andrzej Kuba Florek, już nieżyjący działacz krakowskiego stowarzyszenia jazzowego. To on podpowiedział mi mniej więcej kogo zaprosić. Przede wszystkim Jarka Śmietanę, a Jarek pociągnął za sobą Ptaszyna, bo on wtedy grali razem trasę. Czyli to powiązanie Ptaszyna z innymi artystami, ono bezpośrednio wpłynęło na rozpoczęcie organizacji warsztatów w Brzozowie. No tak, bo może tak zacznę. Myśmy w 84 albo 85 roku pojechali z naszym kwartetem jazzowym na taki krakowski festiwal organizowany właśnie przez Andrzeja Kubę Florka, Jazz Juniors. I tam po naszym występie dostaliśmy tam jakieś wyróżnienie. Spotkaliśmy się właśnie z tymi muzykami krakowskimi, którzy podpowiedzieli mi tak troszkę, że a może by w Brzozowie, gdzie to jest? Jest fajna kapela jazzowa, a może środowisko jest większe, to może by te warsztaty zrobić. No i w ten sposób, jak wróciłem, bo ja wtedy byłem dyrektorem, wróciliśmy tutaj. To było województwo krośnieńskie i dzięki dyrektorowi Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, pan Andrzej Prugar, natychmiast podjął ten temat i tak powstały te warsztaty. A pierwszą kadrę to właśnie bardzo pomógł mi Andrzej Kuba Florek tutaj zaprosić do Brzozowa. Postać tak znana jak Jan Ptaszyn Wróblewski od razu podniosła prestiż tutejszych warsztatów. Mieliście odzew taki szerszy niż spodziewaliście się wówczas? Tak. Dla większości ludzi, muzyków, było to zaskoczenie. Że w takiej miejscowości jak Brzozów, że coś takiego zaczyna istnieć. Ja myślałem o tym, ponieważ w okolicach były szkoły muzyczne, że to może to środowisko zaprosimy, ale przede wszystkim, że będą mogli podnosić kwalifikacje ludzie związane z naszym terenem, czyli z Brzozowem, okolicami Brzozowa, no i naturalnie Krosno, Rzeszów, te sprawy. Już żeśmy podkreślili, że Jan Ptaszyn Wróblewski miał wtedy już ugruntowaną, wysoką pozycję. No nie tylko, Jarek Śmietana. Również, tak, z takimi osobowościami dobrze ci się współpracowało. To byli profesjonaliści, z którymi się naprawdę bardzo dobrze współdziałało. Znakomici ludzie. To byli ludzie, z którymi można było o wszystkim porozmawiać i byli bardzo otwarci na tą działalność, na te pedagogiczne. Te warsztaty, jak każde pozostałe, które były tutaj, no nie mogły być ze względów finansowych jakimiś długimi terminami. Oni podkreślali to, Jan Ptaszyn pierwszy powiedział, że takie warsztaty to nie są po to, żeby kogoś wykształcić, tylko żeby pokazać muzykowi, i w jaki sposób ma podchodzić do instrumentu, do nauki tej muzyki, żeby nie otwierać otwartych drzwi. To było bardzo proste. Oni pokazywali, co mają z roku na rok,
co mają robić, w jaki sposób podchodzić do ćwiczenia, co mają ćwiczyć, bo tutaj na samych warsztatach to były tylko tam praktycznie zajęcia stricte bardzo zamknięte, ćwiczyli pewne rzeczy, jakieś tam zespołowe, to oni kierunkowali tych muzyków, co mają robić, jak nie ma warsztatów, żeby podnosić swoje kwalifikacje. No właśnie, wyjście Ptaszyn Wróblewski na przykład, czy Jarek Śmietana, oni się wsłuchiwali w wasze propozycje przy tych organizacjach, zwłaszcza tych pierwszych warsztatów, czy ty polegałeś na nich, na ich doświadczeniu i im przekazałeś inicjatywę? Trudno nie polegać na ich doświadczeniu, tym bardziej, że oni już byli wykładowcami w chodzieży na warsztatach. Ale ja się trochę bałem tego, że ponieważ na pierwszych warsztatach głównie uczestnikami warsztatów, czyli tak zwanymi studentami, to byli ludzie z naszych okolic, to byli ludzie, którzy grali wesela, chałturnicy, trochę młodzieży tej ze szkół muzycznych. Ja się bałem, czy ci ludzie się podejmą, że będą chcieli uczestniczyć, ale otwartość Ptaka, Jarka ich przekonała natychmiast, że mogą na takich warsztatach bardzo, bardzo dużo skorzystać. Znaczy ten też poziom osobisty, intelektualny, on wywierał bardzo duże znaczenie tutaj na przebieg tych warsztatów. I jakie one były te pierwsze? Faktycznie Ptaszyn chwalił te organizacje, ta wasza determinacja, jego osobiste zaangażowanie dały ten efekt tych pierwszych warsztatów, no bo wiadomo, że debiuty trudne bywają. W ogóle byli zaskoczeni, że w takim mieście jak Brzozów istnieją zespoły jazzowe. Był kwartet, wtedy już były początki big bandu, którego oni byli zachwyceni, że coś takiego w tak małej miejscowości może działać. Jarek wprost mówił na późniejszych warsztatach, że takich big bandów nie ma Warszawa, nie ma Kraków, nie mają duże miasta o dużym potencjale, bo chodziło o to, że potrafił, tutaj jest duża zasługa Tadzia Podłuki, który to prowadził, i Zygmunta, którzy mieli podejście do tego, lubili tę muzykę, chcieli to grać, więc potrafili zachęcić młodych ludzi tu z okolic, żeby to podjąć tą pracę i wykonywanie takiej muzyki właśnie, jak Big Band, jak Dixieland, jak kwartet jazzowy. To był klimat w ogóle był taki. Właśnie. No i też się potwierdziło, że tutaj to nasze społeczeństwo z Brzozowa, z powiatu brzozowskiego jest naprawdę utalentowane artystycznie, w różnych dziedzinach. To się widzi na co dzień, to się widzi na różnych uroczystościach. No i to nawet z profesjonalistami znalazło odzwierciedlenie. No tak. Nie tylko Brzozów, ale Podkarpacie, a szczególnie te tereny Krosno, Jasło, Sama Gnoj, Brzozów. No przecież przez te warsztaty jako młodzi ludzie przeszli znakomici w tej chwili muzycy polscy. Gwiazdorzy, jak można tak powiedzieć, jazzowi. No przecież Dominik Wania w wieku 12 lat był tutaj na pierwszych warsztatach. Sanoka był. Tak, Sanoka. Dominik jak przyjechał, jak tato go przywiózł tutaj na warsztaty i Ptaszyn jak go posłuchał, to pierwsze co zrobił, to go zaprosił do swojej sekcji, żeby był akompaniatorem w sekcji dętych, żeby akompaniatorował Ptaszynowi przy zajęciach saksofonistą. Czyli Ptaszyn Wróblewski też tutaj widać, że nie tylko te zdolności takie stricte artystyczne do tworzenia, ale również i pedagogiczne potrafił wyczuć od razu talent autentyczny, rzeczywiście później ci ludzie robili kariery w Polsce. Damian Kuraż przecież też tu przez Brzozów przeszedł. Z okolic Rzeszowa, tam w Mielce, przecież Tomek Duda. W tej chwili już nie, te nazwiska musiałbym pogrzebać. Ale widać, że te warsztaty zainicjowały u niektórych tę działalność muzyczną. Ja muszę wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Właśnie to, co rozmawialiśmy przed teraźniejszą rozmową,
Chodzi o Pawła Dobrowolskiego, który tu przyjechał na warsztaty, już nie pamiętam, któreś to były z tych środkowych warsztatów, jako uczeń szkoły, średniej szkoły muzycznej. Nowy Sącz albo Nowy Targ, był uczniem w klasie oboju, jakoś tak. Do Brzozowa przyjechał jako ten uczeń, a z Brzozowa już wyjechał jako perkusista i to w tej chwili jest to naprawdę znakomity dramer, nie tylko jeżeli chodzi o Polskę. Żegnając się po pierwszych warsztatach brzozowskich, jazzowych, no z tymi gwiazdami muzycznymi, o których tutaj rozmawiamy, głównie o Ptaszynie Wróblewskim, umawialiście się już na kolejną edycję na następny rok, czy pozostawialiście no, tym różnym obowiązkom gwiazd, które no, pozwolą albo i nie pozwolą przyjechać na kolejną edycję? To znaczy przekonali mnie jako dyrektora, kadra mnie przekonała o tym, że warto coś takiego robić. Wiadomo było, że nie zawsze można było skorzystać z usług gwiazd w naszym terminie, bo to trzeba było dograć te terminy. Oni mieli trasy koncertowe, oni mieli nagrania płyt, oni jeździli po Europie z koncertami, więc trudno było, ale sam zamiar dalszego organizowania warsztatu, kontynuowania tego już został, bo Polska jest tak bogatym krajem, jeżeli chodzi o wspaniałych muzyków jazzowych, że zawsze na kogoś można było liczyć. No właśnie, no Jan Ptaszyn Wróblewski wrócił do Brzozowa w 1997 roku. Tak. I w 1998. To tak, jako wykładowca. Tak. I to już była taka nowa rzeczywistość ustrojowa w Polsce. Wyście rozmawiali wtedy na temat, jak funkcjonuje się w nowej rzeczywistości. Nie, ściśle w ogóle artystyczne tematy. Tylko to nie było żadnych rozmów polityczno, czy tam jakiś na tym. Nas interesowało tylko to, w jaki sposób podnieść poziom warsztatów, o czym po każdej edycji warsztatów profesorowie, którzy tu wykładali, mówili, że ona rośnie i to rośnie w takim bardzo mocnym stylu. No właśnie, bo wyście już byli doświadczeni wtedy organizatorzy, no 8. i 9. edycja. Łatwiej wam się wtedy współpracowało, rozmawiało na przykład z Ptaszynem Wróblewskim, z innymi gwiazdami co do organizacji? Oni wręcz polubili Brzozów, polubili klimat, który tutaj panował w Domu Kultury. Oni tu przyjeżdżali i jak mówili, jak żeśmy się żegnali po każdej edycji, do zobaczenia na następnych, bo my w Brzozowie nie tyle, że mamy wspaniałą studentów, że mamy wspaniałych studentów, że mamy wspaniałą publiczność, która odbiera koncerty, bo to zawsze były koncerty galowe. Bywało tak, że były te koncerty galowe, był koncert galowy i koncert specjalny. Były zapraszane gwiazdy i to tak przez wiele edycji warsztatu bywało tak, że były dwa koncerty kończące warsztaty. Jedna sprawa, o którą mnie też chodziło, ponieważ tutaj z każdym rokiem właśnie i Big Band rósł w siłę, bo to była naprawdę fajna formacja i Dixieland był i chodziło mi o to, żeby te zespoły mogły również pokazać się, bo nie zawsze była możliwość, żeby je pokazać szerokiej publiczności. No właśnie, a propos tych też występów galowych podsumowujących poszczególne warsztaty, właśnie Jan Ptaszyn Wróblewski ze swoją formacją przyjechał tu w 2007 roku, ażeby w jednym z tych... Jako gość koncertu galowego. Nie wykładowca. To było, można powiedzieć, też jedno chyba z ważniejszych wydarzeń tych warsztatów. No tak, bo to wtedy to była taka... Zespół, z którym on dosyć długo występował, to byli bracia Niedzielowie, Jar na bębnach.
Więc to taka na tamte czasy bardzo mocna taka formacja w Polsce jazzowa była. W 2007 roku po raz ostatni Ptaszyn Wróblewski, tak, tutaj przyjechał na warsztaty. To było 21 lat od pierwszej edycji. Powspominaliście trochę, czy nie było czasu na to? Nie, zawsze wspominaliśmy. Zawsze. Mało tego. Ja bywałem na różnych koncertach w Polsce też, bo ta muzyka mnie, to jest moja muzyka i jak gdzieś mogłem w Rzeszowie, w Przemyślu czy gdzieś, a później i w Sanoku, to jak spotykaliśmy się, to z otwartymi rękami żeśmy się witali. Ja miałem zawsze takie troszkę mieszane uczucie, czy w ogóle podejść, czy mnie pamięta, czy żeby się nie narzucać, bo ja jestem skromnym człowiekiem. Zawsze. Pierwszy, który tą rękę wyciągał, to, o, Wojtek, cześć. To, dla mnie to było coś niesamowitego. Czyli to, no, to była postać nie tylko profesjonalna, ale i sympatyczna po prostu. Bardzo, bardzo, bardzo otwarta, bardzo miła. Potrafiąca w znakomity sposób zachęcać ludzi do grania tej muzyki i zachęcać do tego, żeby krok po kroku dążyć do mistrzostwa. No właśnie, a propos na przykład uczestników tych warsztatów młodych ludzi. Ptaszyn Wróblewski również robił na nich tak duże wrażenie. Dzielili się na przykład z tobą jako z organizatorem tymi wrażeniami. Łatwiej im było robić te szybsze postępy przy takiej, dokładnie, takiej osobie. Dokładnie. Samo możliwość kontaktu z takimi postaciami, to dla nich było czymś, co ich zachęcało do pracy. No i tutaj też trzeba podkreślić, że Jan Ptaszyn Wróblewski miał też bardzo pozytywne podejście do tego typu warsztatów, dlatego się też tak chyba angażował. No, dla niego to był taki sposób do rzeczywiście podnoszenia poziomu tego jazzu w Polsce. No naturalnie, bo to on nie tylko w jazzowie, przecież wcześniej chodzisz, później chyba, nie wiem jak tam Puławy, bo to Puławy były później po Chodzieży, ale przecież Ptaszyn był bardzo, bardzo związany z Bielską Zadymką jazzową. To w Bielsku to był taki festiwal właśnie jazzowy, który tam Ptaszyn odgrywał główną rolę. No czyli on też wierzył, że wynajdywanie talentów to nie tylko szkoły muzyczne, ale właśnie tego typu warsztaty, na które przyjdzie ktoś, kto lubi po prostu muzykę i może rzeczywiście chwyci tego bakcyla i rozwinie się na tyle, że będzie uprawiał tę muzykę w przyszłości. To jest raz, że uprawiał tę muzykę w przyszłości, ale drugie to jest to, że powiększa się grono ludzi słuchających tę muzykę, a więc grono ludzi przychodzących na koncerty. A wiadomo, że koncerty to było ich środki do życia. Ty byłeś też czynnym muzykiem. Inspirował cię w jakiś sposób Ptaszyn Wróblewski? Oj, oni wszyscy mnie inspirowali. No, ja bardzo, bardzo dużo słuchałem jazzu od wczesnych lat. O, jeszcze moja... A to też dzięki mojej siostrze, która była taką bardzo zwolenniczką tej muzyki i w domu tam jak te Radyjka Laksenberg czy Washington, co cały czas hulał i tą muzyczkę, i także ja byłem po prostu wychowany na tej muzyce. Ale sam kontakt z tymi ludźmi, to trzeba podkreślić. Zupełnie inne charaktery, zupełnie inne Ptaka, zupełnie inny charakter Tomka Szukalskiego, zupełnie inny charakter Piotra Barona. Ja mówię o saksofonistach, ale tych innych przecież. Ja bardzo dużo skorzystałem z muzyków, perkusistów, którzy tu byli. No, Jacek Pelt, znakomity do dzisiaj perkusista. Adam Czerwiński, rewelacyjny. Wiesiek Jamioł, znakomity. Na warsztatach był przecież Wyszek Lewandowski z Wojtkiem Karolakiem koncert. Ja miałem możliwość podpatrzenia, co jak się zrobi z bębnami,
jak technicznie pewne sprawy. Ja nie miałem wykształcenia. Moja granie na bębnach polegało na tym, że podpatrywałem tych ludzi i podczas koncertów. Masę materiałów otrzymałem od nich. Ja dzisiaj już może nie jestem na tyle, że w dalszym ciągu, chociaż ten mój Dixieland gdzieś tam jeszcze są zamiary, że będziemy grać, ale uczę. Sprzedaję moje te, co się nauczyłem. Umiejętności młodym ludziom, bo szkoda, żeby to gdzieś zniknęło. A zawsze jak się zachęci tych młodych, to może ktoś wyrośnie fajnie. No właśnie, a propos młodych, bo przy pierwszym, mówiąc o pierwszej edycji warsztatów, mówiliśmy, że głównie pochodzili tutaj z regionu naszego, tak, z Brzozowa, okolic Krosno-Jasło-Sanok. Jak to się rozwijało w kolejnych edycjach? Mieliście młodzież z Polski, może spoza w ogóle województwa? A w ogóle to była młodzież, która przyjeżdżała z Pomorza, byli studenci z Bielska, z Białegostoku, z Jeleniej Góry. No to po prostu rozszerzała się o warsztatach. Ludzie, którzy tu uczestniczyli, sami robili reklamę tych warsztatów. No właśnie, może to też wpływało na to, że coraz więcej też gwiazd tutaj przyjeżdżało. No, Lora, Szafran, no to Lora akurat Krystyna Prońko. Lora akurat nie, to jest Krośnianka, to jest koleżanka, z którą zaczynaliśmy karierę. Zresztą jak ona twierdzi, bo razem graliśmy na pierwszych Złotej Tarce z Romkiem Szyrkiem, Adamem Isbergerem, jeszcze w Stodole Warszawskiej i z Lorą się bardzo dobrze znam. Natomiast, bo wyleciało... No Andrzej Załucha, jeszcze mu chodzi mi o gwiazdy. Andrzej. To może też ci uczestnicy, może też jako, że z całej Polski przyjeżdżali, może napędzali też, informowali i te gwiazdy też chętniej tutaj do was przyjeżdżały. Oj, gwiazdy, to później już była taka opinia, że do Brzozowa warto przyjechać, że są fajni ludzie do nauki i że jest fajna atmosfera. I że można tu fajnie również i odpocząć. I no, że są fajni ludzie, którzy są na koncertach, widzowie, słuchacze. Czyli ta inicjatywa, brzozowskie warsztaty jazzowe, no, można powiedzieć, wypaliła w 100%, bo nie dość, że tak. Ludzie wyszli stąd i zostali muzycznymi gwiazdami w przyszłości. Którzy przeszli przez te warsztaty. Także no, rzeczywiście no, był sens to organizować. Ależ naturalnie. Ja muszę wspomnieć, który, nie wiem, 87 chyba rok albo 88, już nie pamiętam. Wymyśliliśmy coś takiego, że do południa był koncert dla dzieciaków z przedszkola. Z krakowska kapela Dixielandowa, Mistry Band chyba, nie, już nie pamiętam w tej chwili, bo to trzeba było zaglądać do annałów. Zrobiliśmy, prowadził Zbyszek Książek, znakomity, no, pisze teksty do piosenek krakowski. I do południa tutaj na tej sali zaprosiliśmy dzieci z przedszkoli brzozowskich i okolicznych. Była cała sala. Najpierw Zbyszek tam poopowiadał trochę różnych rzeczy na tym, trochę później chłopaki zagrali, a najważniejsze było to, że te dzieciaki mogły wejść na scenę i wziąć instrument do ręki, dmuchnąć do trąbki, postukać na bębnach. Zaznajomić się bezpośrednio. Dokładnie, to było coś tak długo, długo później spotykałem mnie panie wychowawczynie z przedszkola, mówił, że dla tych dzieci to była taka niesamowita doznanie, żeby to w dalszym ciągu w jakiś sposób kontynuować. No i one też to zapewne zapamiętały bardzo dokładnie. I, czyli to wszystko się stało dzięki waszemu zaangażowaniu, dzięki gwiazdom, między innymi Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu.
ty jakieś anegdoty posiadasz pozostałe tutaj po wizytach? No to ptaszyna to było zawsze, bo ptaszyn jak przyjeżdżał na warsztaty, to przyjeżdżał takim Fiatem 125, chyba taki groszkowy kolor, jak nie pamiętam. I no to wszyscy inni to przyjeżdżali, jakieś Japończyki, jakieś Niemcy, auta na tym. On mówi, bywała Wojtek. Ja ten w Warszawie, ja go nawet nie zamykam. Mówi, bo jest niezagrożony. Biorę neseser, biorę saksofon, a auto zostaje pod blokiem. Mówi, bo tam na pewno nikt do niego nie wlezie i nikt go nie weźmie. Słysząc 7 maja te informacje o śmierci Jana Ptaszyna Wróblewskiego, powróciły łezka. Ci wszystkie, tak, popłynęła łezka, wróciły te wszystkie tak, naturalnie. Wspomnienia. Naturalnie. I Jan Ptaszyn Wróblewski też nie tylko był twórcą muzycznym, ale też był dziennikarzem muzycznym. On prowadził tak, w Trójce. Kilkadziesiąt lat tak, no. W Trójce taki magazyn Trzy Kwadranse jazzu. Słuchałeś go? Ależ naturalnie. Nawet ma w domu taśmy magnetofonowe, taśmy, na których mam nagrane jego audycje. Czyli możesz powracać do archiwum dość swobodnie. No one już są w takim stanie, że nie bardzo się dadzą. Ale zachowuję to jako pamiątkę. No na pewno pamiątka rzeczywiście wspaniała. Ja zacytuję Marka Bałatę, wokalistę jazzowego. Znam go osobiście. Który powiedział, cytowany w Gazecie Polskiej. Przepraszam bardzo, jeszcze sekundeczkę. Marek Bałata był uczestnikiem również koncertu jazzowego. Naturalnie, z Krzyśkiem Ścierańskim. To było trio Krzyśka Ścierańskiego i Marek Bałata tutaj jako, zaczynał swój koncert wykonując Hejnał Krakowski. Ten, co jest grany na trąbce wokalnie tutaj z udziałem. Krzysiek to basista, ale on miał całą elektronikę, która tam przetwarzała cuda. To na basie to momentami brzmiała potężna orkiestra. Na tym. I właśnie Marek wtedy był z Krzyśkiem tutaj na tym koncercie kolowym. I cytuję pana Marka w tym momencie. Dziękuję ci ptaku, bo tak się zwracało tak, też do tak. Ptaszyna, za to, że dodałeś mi skrzydeł po Jazz Juniors 82 i wokalnym Zamościu w 88 roku. Dziękuję ci za piękno i dobro. No to życzylibyśmy sobie, żeby jak największa ilość uczestników jazzowskich warsztatów jazzowych współpracujących z Ptaszynem Wróblewskim, tak. No tak go wspominało po prostu. No naturalnie, na pewno tak jest. 17. edycja była ostatnią w 2008 roku jazzowskich warsztatów jazzowych. Tak, to już po mojej chorobie, ja już wtedy tak. Nie byłem czynnym pracownikiem. No to może też miejmy nadzieję, że samej tej imprezie te skrzydła zostaną dodane i kiedyś ona zostanie reaktywowana. Ja cały czas w skrytości marzę, że jednak wrócimy kiedyś tutaj w Brzozowie do tych warsztatów, że władze, które decydują o finansach, pozwolą dyrektorowi Domu Kultury, żeby wrócić do tych warsztatów, żeby... To było naprawdę wielkie wydarzenie kulturalne dla Brzozowa. Bo nie tylko, że przyjeżdżali tu ludzie, że były wspaniałe koncerty, ale to miasto w ogóle żyło tym, że przecież były niektóre warsztaty, podczas których odbywały się tak zwane marsze noworlańskie, gdzie Jarek Śmietana grał na suzofonie na ulicy 3 Maja w Brzozowie, nie 3 Maja, jak to się nazywa, główna ulica brzozowska? Mickiewicza, no. Mam takie zdjęcia w domu. To tą nadzieją kończymy naszą rozmowę. Bardzo ci, Wojtku, dziękuję, bo rzeczywiście wspomnienia były bardzo ciekawe. No i oczywiście no, każda śmierć przywołuje smutek. Tak. Ale no, patrząc na życie Jana Ptaszyna Wróblewskiego, miał naprawdę długie, ciekawe, wspaniałe, pełne pasji życie, za które no, trzeba mu po prostu pogratulować. Pogratulować i ja myślę, że tylu wspaniałych muzyków ostatnio odeszło, że ta orkiestra pana tam na górze gra przepiękną, wspaniałą muzykę. Dziękujemy ci, Wojtku.
Wojciech Szuba, były dyrektor Brzozowskiego Domu Kultury, współorganizator wieloletni brzozowskich warsztatów jazzowych, był naszym gościem. Wspominaliśmy Jana Ptaszyna Wróblewskiego, który tutaj przyjeżdżał na te właśnie współorganizowane przez Wojtka Szubę warsztaty. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Kłaniamy się.